druga dochodzi, jutro też jest dzień. Teraz zamykamy, jutro jeszcze po gracie. Na razie. Sztuczne rzęsy, powiększymy usta,
Dobry makijaż. Zrobimy zyski. Światło, scena, mikrofon. I jedziemy z nową gwiazdą. Zrozumiałaś? I co? Ja mam w tym będzie sprzątać, czy ja... Przecież ja śpiewać nie umiem. To nic. Ja zrobię resztę. Zakład. To musiałby się zdać cud. To nie będzie cud. To będzie iluzja. Iluzja? Tak. Bo widzisz. Życie jak iluzja. Patrzysz i widzisz to, co inni chcą, żebyś widziała. Poczekaj. Przyjdzie barwa, to ci pokaże iluzję. O, jest! Zajmie się nią. Cześć! Szymon! Chodź ze mną, popracujemy nad tobą. Zrobione. No to dalej. Zrób pan tę iluzję i zamień wodę w wino. Masz rację, też bym się napiła. Na szybkę butelkę, bo wiecie, wstawiamy palce,
tutaj jest szklanka. A to jest butelka i oczywiście słuzeczka. Ale nie musimy się skupić na tym, że na wasze nie może nigdy niczego zabraknąć. W związku z czym tą chusteczkę musimy tutaj. I oczywiście pamiętamy, żeby niczego nie zabrakło, musimy mieć jedną zapasową butelkę. Okay. Teraz postaram się tą szklaneczkę z chusteczką przenieść w to miejsce. Ale potrzebuję do tego pomocy pani menadżer. Proszę teraz, moment, wstępne sam zobaczymy, przyniosło się? Przyniosło się, z powodem jest najtrudniej. Szklanka, butelka, dziękuję. Dobrze, pani menadżer teraz pomoże. Proszę wstrzyknąć palcami w kierunku tu. Szklanka z buteczką, proszę bardzo. A tutaj jest butelka, dziękuję. Brawo. Tak. Chodź, pokażesz się panu. Proszę.
postać naszego klubu, Christina. Widzę. Dzień dobry, panie reżyserze. Dzień dobry. A Christina będzie... Ona będzie śpiewać. Ryśko! Nasza sprzątaczka? Myślimy, czy ty to śpiewasz na scenie? Nie. Ja się panu uchwalę, ja wszystko tłumaczę. Spokojnie, nie musisz się stresować. Ryśko! Dobro. Ale stary z takimi mogę się odwrócić, wiesz? Generalnie my też mamy zawsze stres, wiesz? Tutaj sobie to już... Nie, nie bierzemy go do ust, nie. To jest na poziomie. To się już śpiewamy, tak? Dobrze. Ja nie chciałam poprosić, nie wydają się różne rączki, tutaj to. Pięknie, tak? Dobrze, ja tylko spojrzę jeszcze w kartę. Czy ja mógłbym prosić jakieś światło inne może? O, super, świetnie, świetnie. A jakbyśmy tak coś kolorowego jeszcze tam zadali, może? O, coś takiego, świetnie. Wiesz do przodu, dobrze? Dupę do tyłu. Nie. Zaspiewaj. Tutaj? Tak, tutaj. Do mikrofonu. Ale mogę już? Śpiewaj. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, co lecieć chcę. Na coś takiego dawna czekałyśmy. Zatrzymam. Tak, tak.
grupą, stwierdziłyśmy, że idealnie nadają się do promocji naszego klubu. Nie muszę być z jakiejś koszki. To może ja! Zmyślmy! Ja nadaję! To nie jest ze mną! Nie może! Nie może! Ja też może jaką gwiazdą bym został chyba, co? Rzeki? Co? No, no rzeki to no, jak taka Krystyna na scenie była, to to ja nie mogę. Wiesz co? Raczej nie. No może taki jeden numer mamy przygotowany. A numer macie? Co? Numer przygotowany. No. Wy macie numer przygotowany. Możemy pokazać. Pokazać chcecie? No. Proszę bardzo. Pokazujcie. To idziemy. Bawiłem grubo się w Ameryce, USA. Gdzieś pod Tomami raj mówili mieć, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas. Pamiętasz miłość? Ściga nas, lecz to w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyło. Miłość, miłość zakochane, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzone jak motocykl. Thank you.
Thank you.
pani. To jest to, o co chodziło. No dobrze, ale to nie jest medialne, to się u nas kompletnie nie sprzeda. Nie, to nie jest to. Nie, to jest nieco przestarzałe. Nie, to nie ma. Ty, Lalunia. To się nigdy nie zestarzeje. Za 1000 lat, jak znajdą te płyty, to nadal będzie. A mnie płyty nie chciały wydać? Dlaczego? To nie ma takiego studia, który by to nagrało. Takie dobre? Nie, takie daj pan spokój, no niech pan zobaczy, Krystyna. No. Proszę. Krystyna. Dziewczyny, zawsze mnie zaskakuje.
daj, uwaga, uwaga. Bo tutaj trochę jest trombo. Spokojnie, spokojnie idziemy. Thank you.
45 minut stretch. Przepraszam panie najmocniej.
Stała się pani tutaj ze wszystkim osób krytykowana do wzięcia udziału w naszej szkółce z iluzjonistą. Także zapraszam ze mną. No chyba, że bym. Uwaga, bo tu są takie stopnie, ale damy radę. Proszę, proszę, proszę. To ta pani. Proszę. A dzień dobry, pan serdecznie. Witam. Proszę sobie tutaj, może proszę z tej strony przejść. I proszę się położyć. Przegratulować? No my pani w tych czasach wszystko się susza, tak? Mówi się pani lekko lewą, lewą stopę? Lekko lewą, to się ta sprawa. Dziękuję. Czy pani oglądała taki film? Teksańska masakra piło. Graniczna. Ale teraz sobie nic innego, popatrzcie. To jest pani, co muszę zobaczyć. Jak pani ma na imię? Malina. Malina, proszę zobaczyć uważnie. A wie pani, jak nie gości? Mogę ją przeczytać? Nie. To jest pan. Wiem, rozmawiam, wiem, ale ja nie znam. To wie pani, jest taki jeszcze problem jeden. I ludzie się czasem się mylą. Znaczy nie ja, ale czasami rekwizyt jest taki, że pani gra, działa na przykład co piąty raz nie wychodzi mniej więcej. Wczoraj był czwarty. Tak cicho. Co to było? Co to było? Co? Mocny krat.
skąpki żyją pozdrawiam się ze wspomnienia wiatr. Wybywasz w pamięci dalej, a to ten kar. Dzień pachnie, a z początek to co poważ, na płacz. Ty świata kręca dobrze. To jest droga. Średnia.
tutaj na wyliczanie. Były materiał, bo nie ciężko. Taki śmiech to przez łzy. Nie wiem, to śmieszne, ale nie śmieszne. Wow.
Powiedz, jak masz na imię, zanim to zrobimy. O Bolo pytasz, co to wyrobił. Thank you.
rozmawiał ze mną, zabierał do kina, do teatru, na kolację. Rozmawiał. A jak kochał. Teraz to te wszystkie lalunie mogą tylko pomarzyć o takim życiu. Wydaje, że są piękne, kochane. To może pani chce zaśpiewać? Z teatru mojego ukochanego nie śpiewałam. To już 10 lat. Dokładnie dzisiaj, 12 sierpnia. Co weekend przychodziłyśmy tu z mamą, bo mama to syn kiedyś była gwiazdą. To pani! Only one.
Szefową, to tak mówiło pani prezes. Tak, żeby było szybciej.
Pozwolimy sobie przeczytać kilka zdań, bo jeszcze będziemy wręczać. A, ja mam czytać. Dobrze. Okej. Fajnie, że nie mam ogólnego, ale o, nie, dobrze. Prezentacje wokalne w rynku oraz koncert zespołu Smutne Piosenki realizowane były również w ramach tego projektu. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gminy Miejskiej Tury i Powiatu Tureckiego. Na zdrowie. Powstały m.in. dzięki podopiecznym Marcina Deruckiego. Za zaangażowanie w realizację projektu i wszelką pomoc dziękujemy m.in. Oni Krzysztofowi za to, że zechcieli wziąć udział w takim wydarzeniu. Ja muszę to powiedzieć, powiem wam tak, my jeździmy po całym świecie i to w tej chwili nie będzie żadnej wady nie wiem. Chodzi o taką bardzo ważną rzecz, że artyści, bo większość ludzi nie wie, co się dzieje podczas prób, nie wie, co się dzieje za kulisami, chyba że słyszycie czasami, jak artyści są za głośno. To jest bardzo ciężka praca i walka o to, żeby przetrwać na rynku artystycznym dla bardzo wielu, to jest bardzo ciężki chleb. Ja jestem najbardziej zadowolony poza tymi młodymi, bardzo ambitnymi ludźmi, bo pochodzę z dużego miasta, pochodzę z aglomeracji, gdzie mieszka 6 milionów ludzi i tam nie ma takiego zaangażowania, naprawdę nie ma. To, co zobaczyłem tutaj, dlatego tu jesteśmy, teraz się dużo szkala. Za granicą. Polacy są specyficzni i to, co zobaczyłem tutaj, że ci młodzi ludzie są przede wszystkim ambitni. Że to nie jest coś, co jest najprostsze, tylko oni idą tam, gdzie nie jest łatwo, tak? I pokazali to, co dzisiaj pokazali, ale też bardzo dziękuję wam, że tu jesteście, bo takie inicjatywy jak ta trzeba wspierać. Ja gratuluję. Aparaturę, nieprawda. To są instrumenty, na których ci młodzi już grają. Zapraszamy go tutaj na scenę.
Powiem jedną rzecz. Jacek przyjechał dzisiaj przed samym spektaklem. Myśmy to zrobili wirtualnie. Kongres, naprawdę, to był wirtualnie. To jest niesamowite. Jakubowi Świdelskiemu, Sylwii Kolińskiej, pani Karasny, no i Anę Dzieniamiak za pomoc w organizacji. Dziękujemy się. Dziękujemy również panu Szymonowi Daruckiemu za szybkie przekazywanie informacji i za opiekę nad tym panem dziennikarskim, który tutaj się to również... No mamy tutaj dwie dziennikarki, pokażcie się dziewczyny, gdzie jesteś? Stańcie, pokażcie się, zaprezentujcie się. Dziękujemy również Jackowi Świdelskiemu, pani dyrektor szkoły podstawowej nr 1, pani wsparli tutaj sprzętowo. Mamy swój sprzęt, ale jeszcze za mało. Dziękujemy również Krzysztofowi Andrzejewskiemu. Również wsparł nas, mam dodatkowe światła, dzięki którym ten spektakl był jeszcze piękniejszy. Bo byśmy byli pewnie w jakimś mega show, najszybszy makijaż na świecie. Pewno to był rekord Guinnessa. Wierzcie mi, to było tak. Dwie latarki, trzy latarki, tutaj dziewczyny z tyłu i szybko, szybko, ale jaki był efekt. Ale nie no, takie rzeczy zachowicie. Podkreślam tylko, że w takich warunkach, tak pomalona, to trzeba być ręce. Naprawdę. Za wodę, dużo ilości wody. Dziękujemy bardzo. I za wypuszczenie samochodu. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Dziękujemy jeszcze Emilowi Bukowieckiemu, który opiekuje się pianinem. Zawsze nam stroi na każdy występ. Zawsze Emil jest na każde wezwanie. Jak on mówi, że chce mu coś tam wrzucić do kieszonki, absolutnie. I mało tego, też obiecał, że nam to lepiej wyreguluje i że będzie dbał o nas sprzęt. Brawa dla mnie. Dziękuję również pracownikom firmy Unicorn i Tomaszowi Broniakowi za to, że robią nam wszystko w przyspieszonym tempie. To jest bardzo cenne. Wszystkim mediom, które zechciały zauważyć nasz wysiłek w rozwój kultury w naszym regionie. Dziękuję wam bardzo, że nas śledzicie i przekazujecie te informacje takie pozytywne o kulturze. To jest bardzo dzisiaj ważne. Dziękuję. Dziękujemy również wszystkim państwu, że nas wspieracie, że jesteście na każdym spektaklu, bo przecież bez publiczności no, możemy sobie robić. Zanim podziękuję dyplomami tym młodym ludziom, chciałbym tylko powiedzieć, że wszystko to, co robimy, robimy za darmo. Robimy naprawdę za darmo. Z tym, że nie wiem, czy tam było dopisane, że płatne po spektaklu. Nie?
no bez niej byśmy sobie na pewno nie poradzili, bo no my się na tym nie znamy po prostu. Dziękuję Ci bardzo, Kuberczy, który tam stoisz z tyłu. To specjalnie dla nas, dosłownie, nie wiem czy spałeś dzisiaj czy nie spać, prawdopodobnie nawet nie spał dzisiaj w nocy, przyjechał, wszystko poprawia, cierpliwie montuje, wypożycza nam sprzęt, jak czegoś brakuje, jest zawsze na miejscu, jest jedynym człowiekiem na takim stanowisku, właściwie to jest człowiek na odpowiednim stanowisku. Wielkie brawo dla Kuberki. Jest bardzo miła, przyjemna. Niektórzy płaczą, ale potem się uspokajają, także ten płacz jest taki oczyszczający. Ja poproszę Cię, Marcinie, na scenę, bo teraz chcemy wręczyć Twoim podopiecznym dyplom. Martyna Baliszek. Jest Martyna, nie ma Martyny. Dobrze. Zuzia Szczepowska. Zapraszam Cię. Powiem tak, że jak diabeł nie może, to Zuzia tam zawsze zajrzy, zobaczy, przeglądnie, dopowie, dokopie i artykuł się oczywiście ukaże. Dobrze, teraz dla nas taki wzruszający moment, bo chcemy bardzo podziękować naszą...
Pewnie Hubert teraz będzie. Zapraszam Cię, Hubercie, tutaj do nas. Z nimi? Katarzyna Bocian. Weronika Dębińska. Bartosz Zygmunt. Wiktoria Dona. Eryk Szczepaniak. Aleksandra Winiarska. Bartosz Zygmunt. Ale zanim to zrobimy,
to podziękujmy wszyscy sobie nawzajem za to, co żeśmy zrobili w tym roku.